Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i jest ze mną... Siostra! Buu, widzicie jaka piękna? Na Just Kidding nie umiem rysować, dobrze o tym wiem. Ale tak, gramy dzisiaj se w Talerze w Górę, odcinek już 11. I plany na dzisiaj były wielkie, wspaniałe. Zagrać w nowe, dodane makarony, ale nie mam, musimy grać w coś innego, więc gramy w kawę. Smacznej kawusi. A właśnie, chcesz w Alpach? Czy może zmieniamy planszę, bo da się zmienić chyba te plansze. W sensie jest tu... Musimy zostać w Alpach, bo tam jest ten fajny layout. Czekaj, to jest społeczność, wiesz, zwiększa się o 1 co 3 dni lub co 10 dni w przypadku nadgodzin. Miasto, wieś, turbo, no, nowa karta każdego dnia, większe sklepy, tańsze plany, więc i klientów większa liczba klientów pośpiechu. To mogłoby być ciekawe, ale nie na dziś. A to jest inne niż to, co mieliśmy, bo to się chyba przelosowuje za każdym razem, no ale trudno się mówi. Tak czy inaczej, gramy, ja jestem ten small. Ale nie ma tego Dumbledore. Fajnego layouta. Jest! Ten tutaj. No. Dobra, tak czy ja jestem ten small z rudą brodą. Siostra to ta z króliczkiem na głowie i ta, która ma, no, głośnego pada, jak zwykle. Tak, weź w ziarnkę, że kresuj mi się, aby na pewno. I to tyle, Bierz. Ja jej będę dzwonił na ludzi. Właśnie tylko, że mamy jeden stolik na start, więc ja. RIP. Całe miejsce ja zajmuję. No, to ja nie muszę nic robić, mogę tylko dzwonić po rezerwację, bo ty możesz sama podawać kawę. Mucha, ha, ha, ha. Ale jesteś. To zaczynamy. Tylko jeszcze ten. Szar... Dobra. Kawa mroczna niczym duszę. Nie zmieści się. Jak on się nazwać, trzeba będzie wymyślić później. Już na tej chwili. Bałaganium kawą. Trudno, nieważne. Dzwonię po ludzi. Za szybko trochę chyba, ale... Nie za szybko. Możesz już nakładać kawę, przecież to jest gwarant, że będzie chciał kawę. Ale dobra. Patrz, jak dużo zarabiamy. Jak ty się spodziewałaś na graniu pod... z tą kawę. No rusz się! Jej, to działa. Ale i tak masz rację, że chyba się trochę za bardzo pośpieszyłem. Miej na uwadze, że mamy jeden stolik. Spokojnie, nie kupimy drugi. Nie, dobra, jednak daliśmy radę, więc jej! Udało się. Ale ty jesteś small. No, sama mi kazałaś wziąć ten piękny, kosmicki hełm. No nie moja wina, że pakiet jingle jamsowy poszedł do ciebie, nie do mnie. No, ale mogłem wziąć tostera. Mogą być tosterogłowym. Wolę, jak jesteś krasnoludem. Ja wiem, że to jest mój mentalny stan, no ale nie musisz tego rozpowiadać wszystkim. Muszę. Dobra, tak czy inaczej, udało się, zarobiliśmy, jej, teraz zobaczymy, co się trafiło. Biurko do badawcze, nie, paluszki chlebowe? Nie. Stanowisko, urządzenie potraw, zaklinanie? Cudowne zaklinanie. Nadal są te tryby jakby Halloweenowe ulepszanie magiczne. Te. Masz przechować stół na razie, bo nie jesteś nas na niego. A teraz... No, to co to teraz? Bo musimy jakąś nazwę wymyśleć. Jak? To jaką nazwę sugerujesz? Nie sugeruję, nie mam pomysłu jak nazwać kawiarnię. Nie, bo mroczna... Nie, bo ja bym chciał... Kawa mroczna niczym dusza czy coś, ale... No, za mało. Proponuję coś z ziemią. Bo w końcu kawa taka mielona wygląda jak... Te fusy wyglądają dobra, jak to ma... Wiem. Wodnista... Nista... Ziemia w kubeczku. Wodnista ziemia w kubeczku. To będzie po prostu wodnista ziemia, bo w kubeczku już nie mieści. Wyciszyłam telefon i dobrze, bo teraz mi przynajmniej same wibracje robi, a nie ludzie się dobijają.
jakim cudem mojego pada słychać, jak ja mam go pod biurkiem, nie mam pojęcia. Jesteś zepsuta? Tak. Wiesz, co jest najlepsze? Jestem taka small, że ja jestem... Ja siedzę prawie w ten sposób, że... No bardziej już krzesła sobie obniżyć nie mogę. Pozdrawiam small ludzi. Łączmy się w bólu. Już nie dzwoń. No ja chcę. Ale patrz, pada śnieg. Zaraz nam ucieknie klient. Nieprawda. Nie uciekł, widzisz? No ja już miałam postawić, ale jesteś. No a potem byś mordziła, że nic nie robię, gdybym tego nie postawił. To też prawda. Ruszysz się? Ile możesz myśleć po wypiciu jednej szklanki? Jednego espresso. W ogóle ciekawe, jakie będą następne opcje, bo... Chyba z zwykłej kawy jeszcze nie graliśmy. Wydaje mi się, że raz zagraliśmy. Ja nie kojarzę. Ale jeśli zagraliśmy, to raczej nie było to tutaj na widoku. Raczej na widoku mi się kojarzy, ale jak uważasz? Jeśli było to, to ja mam po swoją pamięć. A, i tak jeszcze przy okazji dla wszystkich zainteresowanych. Jeśli kogoś zastanawia, czemu mój pęgietuber mniej trochę się rusza niż na innych, siostra, nie pauzuj. Nie moja wina, że pad mi się odłączył. Skilisiu. Po prostu skilisiu. Ale wracając, nie skilisiu, tak, tylko wziął mi się i odłączył. Nie szybko tylko... A, dobra, już naprawiło się. Tak szybko tylko wspomnę, tym razem jest to spowodowane tym, że nie jest to przez program, który testowałem ostatnio, tylko jest to wszystko przez jakąś tam opcję strong. To samo, co wszyscy prawie biorą, jak grupowo gadałem na Discordach, na jakichś streamach czy coś, więc tak, żebyście po prostu byli świadomi. Tak nas na stół. Bierz okay. Stół. Potem dwa stoły. Ale tak, no, ogólnie mówiąc, pewnie jakby to znowu samotnie grał, to wróci ten bardziej taki ekspresywny. Albo jak siostrą wymyślimy sposób na to, żeby było lepiej. Z tym, żeby było więcej VTuberów naraz, bo stwierdziliśmy, trzeba w sumie VTuberów, no po prostu, żeby były te obrazki skaczące. Pad, ogarlamy! Co? No, dziękuję, pad. Darłam się na pada, żeby ogarnął lamę. No, no tak, tak. No, najprościej mówiąc, po prostu stwierdziliśmy, że jak już gramy razem, to lepiej, żeby oba jakby... gębopaszcze były widoczne, więc no. Macie kawę. Dlatego tak też będzie przez jakiś czas. Dopóki nam się nie znudzi. Jasne. Albo nie zapomnę tego uruchamiać. Powiedziałam mu, że ma być tylko na live'ach. Ale jak to wiadomo, rodzeństwo robi to, co ono chce, nie to, co się każe mu robić. No, na razie to tylko testuję, nie mówiłem, że to na stałe zostanie przy odcinkach. Tak, ja zawsze to powtarzam, że to na razie wszystko jest sprawdzanie, czy wszystko dobrze działa. I tak dalej. Bo nie chcę po prostu tutaj być tym panem Marudą, ale dosłownie mówiąc, nadal jeszcze trochę walczę z prześwitami koloru na tym w pełni ekspresywnym zbrodami. Nic tam nie widać, już sobie nie wymyślaj. U mnie widać, ale wiesz, że ja widzę wszystko, czego inni nie widzą i słyszę wszystko, czego inni nie słyszą. Dokładnie. No, daj mu kawę. Tak. To ostatnia klientela, czy jeszcze jakaś będzie? Jeszcze. A, jeszcze będą dwie. Czyli po tych, którzy teraz weszli, będą jeszcze jedni. O czym wy myślicie, patrząc na tę kawę? Myślę o tym, że chcieliby trochę cukru. Nie ma. Niech sobie zapracują na cukier. Albo jakiś syrop smakowy. Nie ma. Może jakiś ewentualnie miłość. My jesteśmy świeżo upieczoną kawiarnią i niech sobie sami załatwią syrop czy cukier. I mogą też załatwić prawdziwą kawę, bo to wcale nie tak, że my po prostu czarną ziemię zbieramy z ogródka. Przecież to tylko nazwa firmowa, prawda? Tak, skądże znowu. Nie wiem, skąd macie takie dziwne pomysły, oglądacze. Mm. Ale tak, nie wiem. Pierwsza karta utrudniająca, ulepszająca. Party dyniowe lub goście tracą cierpliwość, gdy patrzą na graczy. O nie!
A to ja mam taką propozycję. Ekspres wezmę do siebie i sam będę kawę przyrządzał, ty będziesz piec tarty. Okidoki. Zagniataj mąkę lub dodaj wodę, aby wyrobić ciasto. Następnie uformuj z niego placek. Usuń nasiona z dynia, potem pokrój ją, połóż i upiecz. O nie. Pięknie. Będzie trzeba śmieci wyrzucać. Ale skandal. No nie? Skandal. Dobra, dodawaj ekspresa. Gim mi ekspres. Okej, już mnie zamknąłeś na zawsze, widzę. No, czy ty chciałeś być tu zamknięta? Chciałam. Tak. Chciałam. No, jak a jak zawsze. Nie chcesz, to proszę, powiedz, gdzie jest wyjście? Bo ja tu wyjścia nie widzę. Nie powiem! No właśnie, bo nie chcesz wyjść. Ła, policzek mi strzelił. Policzek, kość! O wow, nie dostałam dwa palniki. Nie wiem, jak ty się starto robisz, ale okej. Okay. Ła, teraz mnie będzie boleć. Nas na kolejnego stoła? Tak! To dostawimy. O, drzwi. Widziałem drzwi, one tu były. Nie było. To twoje halucynacje. Ja go widziałem, ja wiem, że on tu był. To były halucynacje. Gwiazdny kluczu. Dobra. Ale nie bój się, twoja kochana siostrzyczka cię obroni przed halucynacjami. Dobrze. No tamto. To zaczynamy, czy nie? O nie, Włosy, poczekaj, włosy. Ogólnie dla tych, co nie wiedzą, to... Czemu nie wziąłeś szczoty do kibla? Bo to nie jest szczota do kibla. Kolejka do podłogi, to inaczej działa całkowicie, to nie jest szczota. Dla tych, co nie wiedzą, ja mam faktycznie długie włosy. Nie tylko nie na... Ty jedyna. Dobra, już. Bardziej gotowa nie będę. Mąka. Tu. O. Wyjąć, wywalić. Ciach, ciach. To tu. Nie, jeszcze muszę to majtać, no... Skandal. A, czyli najpierw chcą tarty. Warto wiedzieć, że oni chcą najpierw ciasta. To trochę komplikuje sprawę. Do pokrojenia. Nie, całość się daje na jedną osobę. Zdałam sobie sprawę, właśnie przegraliśmy. Nie mam wyjścia, a mam jeden śmietnik. To worki na śmieci nie można gdzieś położyć? Nie wydaje mi się, by tak było. Ewentualnie się postawię jakoś inaczej i będę ja śmieci wynosił. Jakoś inaczej, widzę, że oni chcą albo placki, albo kawę. O nie. Z jednej strony oni, ale z drugiej to nawet dobrze, bo... Popatrz w ten sposób, nie zawsze będą chcieć placka. True. Oh wait, ja mogę spajczyć te nasiona? Dyni? Prażone nasiona dyni były jakąś przekąską, którą kiedyś chyba nawet mieliśmy, więc tak. Możesz je usmażyć. Albo dodawaliśmy do jakichś ciastek w kawiarence, nie pamiętam, ale ogólnie coś z nimi było. Coś z nimi było. Padałoby umyć podłogę, też tak uważasz? Co niby robię? Cały czas ją myję. Ale nie wiem, jakim cudem te pomarańczowe ludzie potrafią tak nasyfić nawet zwykłą kawą, że to jest masakra. No ja się nie mogę ruszać w tej chwili od ciasta. Ale ty to się trochę nie dziwię. To normalny piecze ciasto na tym, na kuchence gazowej. Ja. Nie jestem normalna. Właśnie to chciałem powiedzieć. Pytam o normalnie. Celowo dałam to. No co? Pad ogarlamy. Brawo, siostra. Brawo. Normalnie pójdę i tnę tobą o ścianę. No. Tak się robi. Tak się robi, żeby pad działał. I tnę tobą o ścianę. Robić to cięcie, czy nie? Pracuję nad tym. Dobra. O. Ja już chciałem powiedzieć, że jednak nie trzeba. Ale będzie trzeba. Tak, ci nocy już chyba. Nie trzeba, ukończone. Przecież działa.
Wiem. Spokojnie, tylko marudzę. Dobra. To by mi się przydało, badawcze, nie powiem. Znowu. Blat znowu. Możesz sobie wziąć. To by mi się przydało. Możesz wziąć, tak nie mamy już miejsca na więcej stolików. Wreszcie ja zajmuję miejsce. Poczekaj! Tak, śmietnik. Nasz ulubiony NPC z Belobog. Nie musisz o tym wspominać. Do tego sprawy go tu postawisz, o tu. O tak. To ja mogę wyciągać śmieci. Połóż to z powrotem. Okej. Czekaj, bo teraz kminie. Dobra, kmin, tak, spokojnie. Niczym kminek. Nie śmietnik. Kuchenka tu. Blat tu. A to zobaczenie za 20 lat, jak skończy to przemeblowanie. Już. Dobrze. Skończyłaś jeszcze zanim umarłem. 20 lat. Jeszcze nie umarłeś, a ja zdążyłam je zrobić. No, jestem z ciebie dumny. Chyba, że będę na emeryturze w momencie, kiedy skończysz przemeblowanie. Ale zapomniałam ruszyć matę kuchenną. Macie ciasto. No. Zła siostra. Mogłem sam dobrać placka. Wydawało mi się, że było na ukos, a wiem, że ty na ukos nie umiesz. Nie było na ukos. No co wy tak śmiecicie? Ludzie, ogarnijcie. Ogarnij ta lamę. Okej. Dobra, kładę. Joink. You're my friend now. Nie to! Widzisz? Umiem wynosić śmieci. Jestem dużym chłopcem. Nieprawda, jesteś mały. Nie widać, że krasnal z ciebie. I mały krasnalek. Gwiazdoklucz. Mam ci przypomnieć, kto w rzeczywistości jest tym Small? Tak. Okej, okay, to przypominam ci, że ty jesteś ta Small. I to jeszcze tak Small, ja że nie wiem, czy znam drugą osobę tak bardzo Small. Znasz. Dobra, mam w sumie tak. Ona jest identycznego wzrostu jak ty. Dokładnie. Mamy na myśli Dorę z bajki Dora the Explorer. Albo jak to po polskiemu zostało nazwane, Dora poznaje świat. Wait, serio? Zapomniałam nawet. Ja miałbym taką głupotę zapomnieć. Tak. Dla odmiany teraz mógłbyś. Ja. Nie mogę. Muszę pamiętać to zawsze, żeby cię zawsze tym torturować. Masz idealnie taki sam wzrost jak ona. To są szczegóły. Jeszcze ludziowie sobie wygooglają. Nie będą stalkować. Już nie mogli. O, moje pupcia. Czekająco. Formalnie. Zawsze bierzemy formalnie, bo nie ma bałaganu. Pomaga. Oh my god. Nie stać na nic. Dajcie mi inne ściany. Potrzebuję innych ścian. Na nic nas nie stać. Rip. Dobra. Jedną lampę mogę, albo wazona. Ale musimy zachować tą maskotkę firmy. Albo jakieś inne rzeczy tam. Tym. Bo to jest o tyle warte, że jak to zrobimy, to będziemy mieć już trójkę, czyli mniejsze bałagany. Już schowałam tam maskotkę firmy. A teraz postaw gdzieś tą piękną lampę w kuchni. Więc nie mogą jej widzieć, bo jeszcze pomyślą, że o nich dbamy. Dobrze. Ej, ale moja kuchnia zaraz się zamieni w Freddy FNAF. No cóż, no. Miałoby to swoje zalety, przynajmniej byśmy mieli jakiegoś bota, który by żarł śmieci. Byśmy nie musieli śmietnikiem się przejmować. To kurczak by żarł śmieci. No tak, nie mów mi, że nie wiesz, że ona uwielbia żreć śmieci. Ona uwielbia żreć pizzę, tak jak ja. Przypominam o wersji z Pizzaplexa. Czyli tak zwanego Security Breach.
wersja oficjalnie jest potwierdzona, że żre śmieci. Już zdejmuję z gazu, nie bój się. Zdejmuję z gazu, żeby dać na gaz. Gaz. Okej. Okay. Tutaj chcą tylko kawy, ale oczywiście zanim ją podam, to muszę posprzątać podłogi, bo nie po to wykładałem te płytki z ręcznie rzeźbionego krasnoludzkiego kamienia, żeby były brudne. Chciałbyś, żeby to był ręcznie rzeźbiony krasnoludzki kamień. No to co on nim to jest? Weź wywal śmieci. Muszę... Dobra, poddaję się, to nie ma sensu, tu zawsze będzie bałagan. Potrzebuję szczoty tak, toaletowej, ona mi wytłumaczy, się? Czym sprzątamy te podłogi. Klienci są samotni? Tak. Mam za krótkie rączki na to, żeby to sprzątać. Jesteś za mały. A nie, no tak. Masz za krótkie rączki, faktycznie. Bo małym ludziom łatwiej się schylać, podobno. Patrząc na ciebie, podobno. To bym się z tym nie zgodził. Powiedziałam podobno. Okej, dwa placki potrzebne. Cztery placki potrzebne. Aż taka szybka nie jestem. Czyli mówisz, że zbankrutujemy przez brak placków? Oczywiście. Chciałaś postawić placka tak, żebym nie mógł go złapać? Oczywiście. Dobra, siostra. No dziękuję, dwie kawy. W końcu ktoś zdecydował się przyjść tu po to, co sprzedajemy. W końcu ktoś ma tutaj głuch. Zobacz, że gustu nie mają ci wszyscy, którzy plują na podłogę. Nasi klienci, którzy plują na podłogę, nie mają gustu za to. Mhm. Prawda. A niestety z tego, co widzę, to większość zdecydowała się, że plucie na podłogę to jest super zajęcie. Nie wiem, może alpaki im się podobają i lamy. Kto wie? Właśnie. A ty czego chcę? Dobra, kawę. Zaraz dostaniesz, tylko muszę posprzątać się tą zeschniętą ślinę z podłogi. Tylko daj te resztki z ogrodu, bo się skończyła kawa. Jasne. A, tylko mam nadzieję, że nie przeszkadza, że tam dżdżownica była w tych resztkach. No, trochę białka. Przynajmniej spożyją. Nie było, my jesteśmy bardzo normalni. Proszę nie uważać, że normalni. Nie jesteśmy. O nie! Jeśli ktoś nie słyszał, waliłam głową o biurko. O nie. Deska serów jest super pod tym względem, że nią, się nią dzielą, ale nie mamy miejsca na nią. Pamiętasz, co tutaj trzeba wziąć jabłko, pokroić jabłko, wziąć ser, nie pamiętam, czy kroić ser, czy nie, orzechy jeszcze położyć, nie. Więcej gości nie przyjmę. Dobra, to będziesz musiała ser robić, bo ja nie mam miejsca na to. Wiem. Dobra. It's time to rearrange my kitchen. Więc musisz niestety chyba zrobić cięcie, bo trochę mi to zajmie. Dobra, to pa. A, dobra. Siostra zorganizowała kuchnię, więc lecimy na kolejny dzień i szykujemy się na szybkie bankructwo. Jej. Jej! Serów się nie kroi. Tylko jabłka kroję. Przygotowałam jedne sery i robię ciasto. No dobra. A ja sprzątam podłogę, bo oczywiście muszę na nią pluć. Okej. Deska do oddania. Upamiętaj, recykling. Tak, wiadomo. Nie stosujemy tego w naszej firmie. Zbyt nowatorskie. Zgadzasz się ze mną, że recykling jest zbyt innowatorski? Tak. Nie placek. Ser. Ty nie umiesz pod kąty.
Placki mam gotowe. Jeszcze co, może nie lubię, może nie umiem pod kąty, ale nad proste to już umiem. Wow, ale to był badass suchar. Ja wybacz, ale musiałem. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Za dużo ludzi ma ostatnio gust. Też tak uważasz? Mhm. To jest suspicious. Zdecydowanie. Daj im desk. Joink? Ja potrzebuję blata. Oh wait. Brawo. Mogę wyjmować pestki nawet na blat na kuchence gazowej. Podaję. I dobrze. Wreszcie mi się blat zwolnił, o mój Boże, myślałam, że ten dzień nie nastąpi. Przeżyliśmy. Jej. Nie wiem jakim cudem, ale i tak jej. Na koniec podejrzewam, że chyba jesteś bez słuchawek, dobrze myślę? Oczywiście, jak inaczej. No tłumaczę to dziwne echo, bijące od ciebie. Trzeba powiedzieć, żebym oddaliła mikrofon. Wybaczcie mi naprawdę za siostry, ale ja jej nie kontroluję. Dobra. Nie. Napraw mi słuchawki, to założę słuchawki. Maskotkę firmy trzeba kupić, żeby mniej było gonili. Naszą maskotką jest Dogo. No. Pamiętaj tylko, żeby ją schować. Klienci nie mogą tego zobaczyć. I tak są ślepi. W sumie masz rację, w końcu nie widziałem, żeby mieli oczy. Dokładnie. Tej wersji się trzymajmy, to jest oficjalna wersja. Ja już jestem gotowy. No dobra, dzień 8. Zobaczymy, czy dzisiaj zbankrutujemy. Kolejny dzień, kolejna okazja na bankructwo. Okej. Wiesz, co jest najpiękniejsze? Tutaj się zapewne streczujesz, żeby nam jak najlepiej poszło. Tymczasem ja w głowie cipi czapa czapa. Ja się nie stresuję. Ja się wkurzam, że oni dalej plują mi na podłogę. Mógłbyś opróżnić śmietnik. Na sędko posprzątam podłogę. Moim zdaniem plują tyle samo. Wejdź stąd. Naprawdę, siostra, oni plują tyle samo. Mam szczegóły. On nie napluł na nic. Czy wiesz, żeście to widzieli? On nie napluł na nic. Przyszedł, jednym om zeżar całe ciasto i nie napluł. Siostra kuchenka nam pluje na podłogę. I co ja ci poradzę? Nakrzycz na nią. Krzyczę na nią. Musisz gotować dla tej plującej. Tak! Nie byłabym sobą! Jesteśmy rodzeństwem, nie zapominaj o tym fakcie! Jakbym śmiał zapomnieć. Już się nigdy ode mnie nie uwolnisz. A co do tego, to mam objection. Dobra. Ty przestaw talerz serw, bo nie mogę go wziąć. Szybciej nie mogłam. Ja nie nadążam ze sprzątaniem. Potrzebuję szczoty od kibla i to szybko. Jabłuszko. Nie dynia! Deska serów, dobrze. Deska serów. Jedyncza kawa, hura. A nie jest w tej kuchni, że jest duża. Szkoda, że ty masz bardzo małą przestrzeń. Nie jest to problemem, gdyby nie pluli. No bo co to ma być innego? Dobra, jeśli nie plują, to może się pocą. Poceńcy jedne. Albo to gorsze robią pod siebie. To też jest możliwe. To by było urocze. Jak jakieś ptaszki. Albo hamptery. No padł!
Okej. Okay. Jest to chyba trzeci już moment. Jeśli będzie mi się chciało, to można zrobić licznik tego, ile razy ci padł się. No wiem, się chciało. Zdecyduj się. Wiem, z tobą, czy by ci się chciało? No dobra, nie dobra. Nie ma dwóch. Nie ma nic pomiędzy. A dobra, masz rację. 9 grup. Pańska śnica. Szczota do kibla! Joink? You're my friend. A to już auto i tak z tego nie korzystam. Blat. Mamy szczotę. Jesteśmy uratowani. Mamy szczotę do kibla. A pamiętasz, że czy da się ze szczotą nadal podawać jedzenie? A właśnie, może byś zmienił nazwę. Co? A czy da się ze szczotą nadal podawać jedzenie? Chyba się dało. Oby. Nazwę zmienić? Tylko na co? Przysięgam, nie ręczę za siebie. A co znowu się stanęło się? Podłączyłam sobie znowu przed chwilą, przecież pada. Okej. Okay. Nie, bo u mnie to nie było widoczne, ale dobra. Okej. Okay. Kurczę. Gdybyśmy mieli coś z ziemniakami, to nazwałbym to ziemniak i pleśń, bo w końcu mamy ser. To znaczy, że pleśń może rosnąć, ale nie mamy ziemniaków. O nie. Ciniszko. Ciniszko coś wymyślić. Ciniszko. Dobra, zostaw. Pitną ziemię. Dobra. Niech dalej, niech będzie wodnista ziemia i pracujmy. Uwaga, wielka chwila, czy ze szczotą mogę pracować? Tak, mogę pracować ze szczotą! Mówiłam, że możesz pracować ze szczotą. Dałem się upewnić. Okej, okay, jeden placek i kawa. Robię placka. A ja będę tu sterczał z kawą i pokazał, jak ona jest wspaniała. Ale ich korcisz. Jeszcze ci wyrwą ją z łapek i co wtedy? Zostanę szczotą po łbie. Tak, jasne. Przemocowiec w dodatku. O dobra. Tu mnie masz, jestem krasny. Po kolanach zostanę, bo do głowy to nie sięgnę. Kolejny plecek. O, już jest. Szybko. Wywal śmieci. Ze szczotą nie mogę wyciągać śmieci, niestety. Sad. Ale i tak wyrabiamy. O! Pierwszy, który chce ser. Okej. Okay. Pierwszy z gustem, bo to się najszybciej robi. Może z twoich rzeczy. U mnie się szybciej robi kawę. Naprawdę. Zdążyłam zrobić kawę zanim... Znaczy zdążyłam zrobić deskę zanim zdążyłeś zrobić kawę. Nie, ale ze szczotą to można żyć. Wszystkie bałagany sprząta się raz dwa. Musisz niestety wynieść śmieci. Nie. Nie mówił takich okrutnych słów. Okej. Tym razem ze śmieciami nie jest aż tak źle. Okej. Ser i kawa. I kawa jest, ser jest. No, kroj jabłka, a nie podnoś. Okej, posprzątane. Co chcesz, ser? Okej, ser już mam gotowy. Nie odkładaj szczoty. Zły gwiezdny klucz. To to najpokrężniejszy przedmiot w grze. No w tej grze tak. No, a odkliknij się. No, to czekam na ser. A dobra, ser. Zrobiłabym szybciej, gdyby nie fakt, że sobie zapchałam oba blaty. Przecież tego przydałoby się te stoliki, które powodują, że dzielą się jedzeniem, które zamawiają. Yes. Wtedy wyobraź sobie stolik, gdzie przychodzą cztery osoby i zamawiają jedną kawę na współkę. To by było straszne, zarobilibyśmy jedną monetę. Nie, każdy jest nadal liczony tak jakby zamówił osobno. O oh, wow. Widzisz, jakim można być tu pięknym skemerem? Jedziesz to, siostra? Rozumiesz to? Tak. Bardzo mi się ten podoba pomysł. Dajmy im jedną filiżankę ziemi. Nie,
odkładam tej szczoty. Ja po prostu patrzę na twoją mękę i się cieszę. O nie, kolejny utrudniacz. I co tym razem? I'm scared, I'm not watching. O, okej. O nie. Otworzyć oczy, czy się za bardzo przeraża? Nie przerażisz się. Nie jest tak tragicznie, jak mogłoby być. Chyba. Okej. Napełnij spieniacz mlekiem. Przygotuj czarnikowy, jakbyś... Jak spuścił wyjść tak... O nie. Mówi, że dobra, się nie będzie strasznie. Dawaj mi spieniacza, jak gdzieś go muszę to zmieścić. Mówi, że nie będzie strasznie. Mleko ci mogę podawać, jak chcesz. Tylko musisz się na mnie drzeć, żebym ci dała mleko. Co to ci muszę oddać? Nie. W sensie tak, przydałoby się, bo ja tutaj teraz przemeblowanie wielkie muszę zorganizować. Dobra, szczotę tutaj biorę z rana. Mam to. Jeśli byś tutaj ustawiła mleko, to bym mógł je brać stąd i byłoby szybko. Dobra. Okej. Zamiast blata tego, tak? Tak. Dobra. Nie, tu ci będzie łatwiej. No dobra. Tylko nadal. Problemem jest to, że... A dobra, tak zrobimy w ten sposób. Nie, w ten sposób może jakoś się... Nie, to też nie jest dobry wybór. Okej, dobra, w ten sposób mam te dwa blaty do łapania. Tutaj, dobra, jakoś to musimy dać radę. Zobacz swoją drogą, jak ja mam już kuchnię ułożoną. Masakra. Jest. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że na jedną kawę będziemy całą butlę mleka dawać. Tak, będzie jedno mleko na jedną kawę. A nie, jednak nie. Jednak dla to nie robi się tak strasznie. Myślę, że będzie gorzej. Szczerze mówiąc. Nie. Dobrze wiedzieć, to nie jest aż tak źle, jak może być. Okej, okay. Swoją drogą, po tym dniu musimy zmienić nazwę, chyba że już teraz mogę. Teraz nie, bo teraz klienci idą. Okej, okay. Zmieniona. Mówię teraz, bo klienci idą, a ten zmienia. Jak ci podoba nowa nazwa naszej restauration? Ziemia z prawym sokiem, tak. Musiałem. A czy mi się zechciało soczku, który mamy w kuchni, ale jesteś złym człowiekiem. I jednak jedna butelka starcza na... Nie to! O Jezu! Zlabiłem! Nie! Nie tę kawę podałem! Nie wierzę. Nie wierzę, jak ja mogłem tak zlamić. Na najprostszym daniu. Ratujcie, słyszeliście to? To są różowe nożyczki. Żebyś wiedział, że różowe. O, roślinkę dostałem. Fajna roślinka. Coś nowego, ciekawego jest? Makaron? Ciasta albo nie. Ciasto? Ciasta. Ciasta better. Ale to już nie razem. W tym epizodzie. Tylko w następnym. Mijać kotka! Co ważniejsze? Czemu mamy dwie franczyzy? Przecież dwa razy nam się udało. Ale klocek z Minecrafta, to pamiętam, że to były nasze brownie. A pod spalonym plackiem, nie pamiętam co było konkretnie, ale... Ale jej, mamy dwie franczyzy. Tak czy inaczej, no, dzięki wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. I że to zlamienie po prostu was również ubawiło, co mnie.
Ciamajdo ty. No, ale czegoś po mnie spodziewałam. Nie podzielę się frytkami z maczka. I tak ich nie lubię. Dobra, to ci nie dam nuggetsa. Tego ostrego. Ej, to było podłe. No nie, wiem. Tak, ale tak serio to tak, no. To by było na tyle, więc trzymajcie się i hej. Bajo.